Ja powiem o tym, kim ci ludzie będą dla was. Będą waszymi mentorami, ludźmi, z którymi spędzicie najbliższy tydzień. Przegadają z wami walkę, która się już odbyła. Pomogą wyciągnąć wnioski. Tym challenge'em, który zrobicie, zwycięzca zasłuży sobie, żeby wybrać, który z nich spędzi z nim czas. A będą to kolejno ludzie, którzy stoczyli ze sobą walkę. Jednym z nich jest Borys Wańkowski! Ladies and gentlemen, this is Boris, the Tasmanian Devil, Wańkowski! Po raz kolejny tasmański diabeł w wybornej formie! Wzór sportowca i wojownika. W klatce i poza nią najbardziej empatyczny i pełen szacunku dla rywali. Mistrz, którego rady pomogą jednemu z finalistów stać się prawdziwym fajterem. Siemano! Siemano! Siemanko. Skoro Borys Mańkowski, to drugą osobą będzie Mamet Khalidow! Legenda! Jedyny i niepowtarzalny! Mamet Khalidow! Pierwszy w historii międzynarodowy mistrz KSW. Od lat wzór dla wszystkich adeptów sztuk walki. Nauczyciel filmowych, jak i prawdziwych fajterów. To on przygotuje do najważniejszej walki w życiu jednego z naszych finalistów. O, siemano. Cześć. Panowie, poznajcie, Mamet Khalidow. Marcin i Tomek nie wyjechali na zgrupowania z mentorami tylko po to, by odpocząć i nabrać dodatkowej motywacji do walki. Pojechali na nie przede wszystkim po to, by przygotować się do finałowego starcia. Prawą, mocno ma prawą, wysoko kopie, dobrze kopie. Taki w parterze też jest, wiesz, ogarnięty, solidny zawodnik, nie w miarę silny. Ja szukam oczywiście swoich błędów, ale też szukam mocnych stron przeciwnika. Super Marcin! Tak, trzeba pamiętać o tym, że jak jesteście w pięciu, to razu kolana ładuje, nie? I ogólnie można byłoby wymusić na nim wypuszczenie tej prawej łapy. Wiesz, wykonać w pewnym momencie, uspokoić walkę, zrobić bardzo mocny zwód, po to, żeby on wystrzelił tym prawym i wtedy go skontrować. I wciągnąć go, nie? Zrobić, wiesz, zwód, tak, wciągnąć go i nie. Okay. Czemu tu nie zachodzisz? Na mańkuta. Bardziej byś poszedł na tamtą stronę, to by się nie sięgnął tą lewą ręką. Stoisz na wprost, widzisz cały czas, no nie masz. Nie masz. To mam pracę na nowe. No pressing, widzisz? Na początku masz dobre i trafiasz. Teraz powinieneś zejść i powtórzyć to. Ole ładnie, ole ładnie. Kolana wszystkie uważam. Nie? Złazisz mu cały czas, widzisz? I teraz złazisz mu idealnie pod jego rękę. Widzi to. On widzi tą prawą rękę, chcesz uderzyć ją. I znowu podbródek, on ci lewą sierpem. I znowu. A jak ty będziesz tak szedł do niego, tak idziesz. No idziesz, widzę tego prawego. Idziesz do niego, chcesz uderzyć. A jak sobie tu pracujesz, na nogach pracujesz, tu jak ciosu nie widać. Stoisz, bum, 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 bum. Bum, bum, szedłeś.